się najemcy, zmieniały się pomysły na ożywienie cieszyńskiego kempingu. Choć to miejsce z potencjałem, to nie miało szczęścia do gospodarza. Być może teraz to się zmieni i dawny kemping Olza, obecnie pod Czarnym Bocianem, zyska świeży blask. Nowy najemca działa od czerwca. Jak sobie radzi, postanowiliśmy sprawdzić z kamerą. 15 czerwca podpisaliśmy umowę i 3 lipca już mieliśmy otwarcie, czyli mieliśmy takie krótkie 2 tygodnie na to, żeby wszystko przygotować i doprowadzić to do takiego stanu, żeby to wyglądało tak, jak teraz wygląda, czyli trzeba było uporządkować zieleń, odświeżyć wszystko, wszystkie jakieś remonty drobne porobić. No i tak sprężyliśmy się z wartą grupą, taką działaliśmy tutaj i no i udało się. 3 lipca było wielkie otwarcie tutaj, zjechało się bardzo dużo gości, miałyśmy tu z 60 ekip, chyba tak z przyczepami, z kamperami, domki wszystkie były pełne. Jak się okazuje, przez ostatnie 2 miesiące kemping pod Czarnym Bocianem odwiedziło ponad 400 ekip. Koniec wakacji nie oznacza jednak końca sezonu. Kemping ma być otwarty przez cały rok. Ludzie w kamperach i w przyczepach mają ogrzewania, więc oni podróżują. Dla nich się sezon nie kończy z latem. Wiadomo, że ci co z namiotami, no to już jest większy problem, ale domki są. Wspólniczki pomysłów na rozkręcenie tego miejsca mają sporo. Stawiają na drobne remonty, udogodnienia i różnego rodzaju imprezy dla całych rodzin. Nasi tutaj mieszkańcy Cieszyna i przyjezdni mogą sobie korzystać z kajaków. No i oczywiście plaża, tak, nie, którą żeśmy zrobili, tak, której byli zachwyceni przez cały sezon letni. A jeszcze zapytam o tą restaurację, o to pomieszczenie. Pani już tam wspominała, że jest jakiś plan na to miejsce. Planujemy to komuś podnająć, bo nie jesteśmy w stanie się zająć wszystkim. Chcemy działać w 100% tu, więc musimy komuś dać wolną rękę tam. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.